Siemanko, dzisiaj trochę pogrzejemy. Na początek prezentuję Wam moją świeczkę. Dlatego tak jest zrobione, a nie jest to na przykład, nie wiem, wkład od znicza, bo boję się, że wkład od znicza ten plastikowy może zacząć się topić i gdzieś ten wosk się ze świeczki wyleje czy wyleci. Aluminiowa puszka pozwala zrobić dowolną świeczkę. Dużo większą niż na przykład wkład od znicza. Można zastosować szerokie puszki, można wykorzystać sobie kawałek sznurka bawełnianego i stare świece, które ma się w domu. Taki wkład jak ten potrafi się palić do 7 dni, czyli tak naprawdę wystarczy go na 14 nocy ogrzewania inspektu. Pierwszy mój taki jakby projekt i próba znalezienia takiego nocnego ogrzewania do inspektu, gdzie będę go wykorzystywał właśnie w marcu, kwietniu i ewentualnie maju, jeśli będą zapowiadać jakieś przymrozki na wieczór. To jest właśnie taka świeczka. Z tym, że świeczka nie będzie sama w sobie się paliła, a będzie miała taki grzybek atomowy wykonany. Miska z placu Świebockiego za 2 zł. Kawałek pręta gwintowanego. Pręt gwintowany jest przyspawany do stalowej rury kominowej, która mi została po budowie kominka w domu. I po prostu zrobiłem otwór w misce, przyspawałem kawałek pręta gwintowanego, nałożyłem dwie nakrętki, przykręciłem miskę. Tak, aby to było w razie czego łatwe do odsłonięcia, podpalenia i zamknięcia bez konieczności wyciągania za każdym razem całości, tak, z inspektu czy odstawiania tego gdzieś na bok. Dlatego też w ten sposób, aby to ciepło nie szło bezpośrednio pod pokrywę i rozchodziło się, tylko żeby nagrzewało tą miskę i w razie gdyby cyrkulacja powietrza nie była zbyt dobra w inspekcie, czyli nie nagrzewałby się nierównomiernie tak jakbym chciał, to odpalę taki malutki wentylator komputerowy na zasilaczu, który też już tam gdzieś mam przygotowany. Miska w tej chwili pokazuje minus 11 stopni, co jest jakąś totalną bzdurą. Ale to prawdopodobnie jest związane z tym, że pirometr głupieje z zimna. Na początek może sprawdzimy, jak to się mniej więcej nagrzało już. Chwilę to zajmie. Nie wiem, czy będzie widać. Lekko przestawmy to jakoś, to było widoczne. O tak. Ten termometr jest dosyć wolny. Ale przynajmniej działa, bo pirometr coś przy tej temperaturze, która jest teraz na dworze, jest minus 5 stopni, minus tam 4. On po prostu głupiej pokazuje bzdury. Miska jest już wyraźnie cieplutka. Tu z boku można trzymać ręce i czuć, że jest ciepło. Na górze się nie da, ale to już... No można powiedzieć, że po jakichś 3 minutach grzania ma 55 stopni. Powinno do tylu dobić. Zostawię to na pół godziny, sprawdzę za pół godziny, jak będzie wyglądało. Chociaż tutaj jest delikatny wiatr i podejrzewam, że chłodzi na bieżąco. To zupełnie inny efekt będzie w inspekcie. Zresztą co mi szkodzi, przyniosę to do inspektu. I jeszcze sekund. 57 stopni. W tej chwili idzie to czas w górę. Zresztą czuć, że to jest już... Na środku w ogóle nie do dotknięcia, tutaj brzegi są gorące. Przyniosę to do inspektu i zobaczymy, czy tam będzie. Jest minus 5 stopni na dworze. Totalne zachmurzenie, więc nie ma opcji, aby tutaj coś słoneczko podgrzewało ten inspekt. Będzie zamknięty szczelnie i po prostu zostawiam tutaj termometr bezprzewodowy. Odpalam podgrzewacz. Zapalił czy nie? Nawet nie widzę, czy zapalniczka się zapala. O, jest. Zostawię ten podgrzewacz tutaj. A, śrubka już jest mocno ciepła. Nie wiem, która jest godzina, ale koło 9:30. Do wyjścia do pracy jeszcze mam sporo czasu, więc zobaczymy po termometrze, jak się nagrzeje. Zaletą takiego podgrzewacza jest to, że można wsadzić 3-4 świeczki do środka i one również znacząco podbiją tą temperaturę. Choć myślę, że nie będzie takich mrozów w marcu, kwietniu czy
już w maju, aby trzeba było tam pakować tych świeczek nie wiadomo ile. Widzimy się za jakąś chwilę, jak tylko zweryfikuję, jak wygląda to grzanie. W domu 22,5, na dworze 1 na minusie, w sensie w inspekcie. Mam jeszcze drugi termometr, który pokazuje temperaturę na zewnątrz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za, powiedzmy, godzinę. Tutaj pokazuje godzinę 11, ale to jest nieustawione. W inspekcie temperatura cały czas powoli idzie do góry. W tej chwili jest 2,7 i to jest po godzinie 20 minutach. Ale jeszcze zaraz sprawdzę w inny sposób. Te wskazania są znacznie bardziej miarodajne. Temperatura w inspekcie w tej chwili jest 3,1 stopnia. Sprawdzę jeszcze za jakąś godzinę, niech to cały czas pracuje. Ale jeszcze chciałbym zobaczyć, aby pokazał temperaturę na dworze. Niech chwilę poleży. A więc tak, po 10 sekundach mamy minus 2,3 stopnia. Nie wiem, czy jeszcze coś będzie się obniżało, ale chyba już nie. Czyli to daje nam 5,5 stopnia różnicy. Dobrze mówię? Tak. 5,5 stopnia różnicy jest pomiędzy tym, co jest w inspekcji, a na zewnątrz. Zakładam, że przez najbliższą godzinę ta temperatura w inspekcie się jeszcze podniesie. Jeszcze chciałem wspomnieć, że pierwotnie myślałem nad zamontowaniem czegoś takiego, czyli doniczki ceramicznej odwróconej do góry nogami, ustawionej na 3-4 kostkach granitowych, a pod spodem właśnie wstawione te wkłady zrobione przeze mnie, czy nawet kupne. Myślę, że to będzie taka opcja dodatkowa w sytuacji, jeśli ten jeden pogrzewacz nie da rady, to po przeciwnej stronie zamontuję dokładnie drugi taki i tam wsadzę też wkład właśnie tej domowej roboty. Mam trochę tych świec do przetopienia, trochę knotów. Pokombinuję, może zrobię świeczkę z dużej puszki po brzoskwini z 2-3 knotami, a może po prostu z jednym grubym. To wszystko wyjdzie w praniu. Na razie chcę zobaczyć, jak po prostu jak będzie pracowało to, co mam tutaj i do jakiej temperatury faktycznie dobiję. To by było na razie tyle. Żegnam. Myślę, że gdzieś tam na karcie czasu wrzucę, jak będzie wyglądał efekt końcowy, w sensie tych pomiarów temperatury. Na razie. Trzymajcie się. Tak to się ma po kolejnych 30 minutach, 4,4, czyli 7 stopni różnicy w sumie jest pomiędzy tym, co jest na zewnątrz, a tym, co jest w środku w inspekcie. Myślę, że on cały czas nabiera tej temperatury i za kilka godzin byłaby jeszcze wyższa. Nie będę tyle czekał, bo po prostu nie mam na to teraz już czasu. Następnym razem przeprowadzę test na 2 podgrzewacze, z tym, że ten potrzebuje dużo więcej czasu na to, aby samemu się nagrzać, a co dopiero zacząć oddawać ciepło otoczeniu. Za to po, nie wiem, wygaśnięciu świeczki utrzymuję jeszcze przez, dajmy na to, godzinę ciepło od tego, ile się sam nagrzeje. Wkłady znalazłem 60-godzinne, te zwykłe wkłady, nie olejowe, tylko te woskowe, parafinowe po złotówce, więc ogrzewanie nie będzie zbyt kosztowne. Jeśli traktować to jako tylko nocne zabezpieczenie przeciwko przymrozkom, jeśli ktoś nie ma dostępu do prądu, to myślę, że spisze się jak najbardziej. No ja tutaj już gniazdko wyprowadziłem na zewnątrz w zeszłym roku po to, aby właśnie móc zastosować ogrzewanie elektryczne z termostatem i nie przejmować się tym, jak bardzo ta temperatura spadnie. I kolejny test będę przeprowadzał już z ocieplonymi ściankami dookoła, bo wydaje mi się, że to jest dosyć potrzebne.